Pan prezydent wskazał dwóch kandydatów, o których myśli, aby wskazać, więc wybierze. Ja myślę, że wybierze tradycyjnie, taką mam i nadzieję, ale też i takie przekonanie, że wybierze jednak pana premiera Mateusza Morawieckiego. No zawsze było tak, że zwycięskie ugrupowanie, a my wygraliśmy wybory, bo wszyscy mówią, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory. No przecież my uzyskaliśmy największą ilość i głosów, i posłów.